Ferie to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu, ale przede wszystkim jest to dwutygodniowa przerwa w nauce i obowiązkach szkolnych. Specjalnie dla Państwa FanTV postanowiło sprawdzić, jakie atrakcje oferował Skrzyżów na czas ferii zimowych i jak jego mieszkańcy spędzili ten czas. Jakie atrakcje oferuje Dom Kultury na czas ferii zimowych? Dom Kultury już od kilku lat realizuje program pod nazwą Ferie z Kulturką. Z dużym powodzeniem już kolejny rok przystąpiliśmy do zajęć na feriach dla dzieci, dla najmłodszych, ale również dla młodzieży. W naszym bloku programowym znalazły się i zajęcia bardzo atrakcyjne w tym roku, zajęcia z tańca. Oczywiście nie może zabraknąć muzyki, a w szczególności piosenki. Są zajęcia plastyczne, bardzo, bardzo atrakcyjne, na które serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich młodych plastyków. I nie może zabraknąć oczywiście kina, fajnych bajek, ale również takich filmów skierowanych do młodzieży. Czyli w poprzednich latach takie zajęcia już się odbywały? Tak, Dom Kultury Sokół już piąty rok realizuje ten program Ferie z Kulturką. Na początku miały one skromniejszą formę, te nasze zajęcia. Natomiast teraz mają coraz bardziej, z każdym rokiem coraz bardziej rozbudowaną formułę. Sięgamy po ciekawsze formy. Krótko mówiąc, odpowiadamy na zapotrzebowanie i na to, co młodzi ludzie chcą robić, jak chcą spędzać czas właśnie podczas ferii. Także program Ferie z Kulturką już na trwałe weszły do kalendarza imprez Domu Kultury. Kto może brać udział w takich zajęciach? Na nasze zajęcia zapraszamy i tych najmłodszych, czyli i przedszkolaków, i młodzież szkół podstawowych, ale również gimnazjalistów. Także zgłaszają się do nas i takie zorganizowane grupy z okolicznych szkół i oczywiście młodzież i dzieci z terenu Strzyżowa. Zajęcia cieszą się z każdym rokiem, jak powiedziałam, coraz większym zainteresowaniem. W roku ubiegłym było to ponad, łącznie we wszystkich zajęciach, to ponad 200 dzieci i z tego, co zapowiadają te pierwsze dni ferii, myślimy, że w tym roku będzie ich znacznie więcej. Na feriach? Różne rzeczy, ale głównie uczęszczałam tutaj na zajęcia fryzjerką. A jakie zajęcia najbardziej Ci się podobały i dlaczego? Najbardziej wokalne, bardzo lubię śpiewać i występowałam na wielu konkursach. Czego nowego nauczyłaś się na tych zajęciach? No, różnych piosenki Beaty Kozidrak i tego, że i różnych takich. Dziękuję. Co robiłaś na feriach? Jeździłam na nartach. Dobrze, a czy uczęszczałaś na zajęcia do Domu Kultury? Tak. A które zajęcia najbardziej Ci się spodobały i dlaczego? Plastyczne, bo fajne było robienie koszulek. Dobrze, a czego nowego nauczyłaś się podczas tych zajęć? Ładnie malować. Dziękuję. Jak spędziłaś ferie zimowe? Jeździłam na nartach, na łyżwach z rodzicami i z młodszą siostrą. A czy podczas ferii gdzieś wyjeżdżałaś? Wyjeżdżałam do babci i w góry. Co robiłaś w górach? Jeździłam na nartach, a mój tata na snowboardzie i umie różne triki robić na nim. A co robiłaś po powrocie z gór? Lepiłam z młodszą siostrą bałwana, igro i potem się bawiłam. Dlaczego lubisz ferie zimowe?
no bo można długo spać, nie uczyć się i iść do koleżanek. A co robisz, kiedy wychodzisz do koleżanek? Lepiej bałwana, jeździmy na worku i jeździmy na sankach. Na dziś to już koniec. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmików.